łóżku leży cisza. Wracam, żeby poprawić pod nią poduszki. Szelest pościeli niesie się na krańce świata. Gdzie jeszcze ścielą puste łóżko pod dobrą pamięć? Zwykle ta cisza nie była do końca ciszą. Zawsze na piętrze leżał tata i spał, albo coś oglądał. Można było go obudzić i zapytać o cokolwiek. A on odpowiadał albo nie, ale był na swoim miejscu. Już wiem, że nie skoczy mu ciśnienie, nie dostanie zawału. To wszystko przed nami. Jego święty spokój jest wieczny, jak jego nieobecność tu na ziemi, gdzie pory roku przechodzą, zapalając liście na drzewach i znienacka gaszą je. Spotkania. Jeszcze czasem się widzimy. Oczy pod nierównymi brwiami, kształt głowy pod kaszkietem, we śnie autobusie na ulicy. Niezapowiadane spotkania gdzieś między światami. Nie próbuję nikogo pozdrawiać. Oglądam się tylko kilka razy i wierzę, że zamiast tamtego mężczyzny mój ojciec odchodzi bez walizek, zostawiając nam wszystkie książki, ubrania i pieniądze. W tym tłumie zawsze jest nadzieja, że możemy na siebie wpaść, że tamten świat wpadnie mi w oko zamiast tego, który co dzień wypada. Kawałkiem marmuru nie można oddychać, a po drugiej stronie mieliśmy odetchnąć pełną piersią. Pod kawałkami marmuru leżą nasze ręce, zmieniając świat na lepszy. Zmieniające świat na lepszy, przepraszam. A teraz w gorszym stanie niż cokolwiek tutaj. Tutaj kawałek marmuru nie umiera, przez kilka pokoleń leży zamiast nas. Leży nam na sercu zamiast nich. W Ewangelickim Centrum Diakonii innym Słoneczna Kraina odbyło się spotkanie poetyckie z Barbarą Gruszką-Zych. Poetka, dziennikarka, pisarka. Ujęły mnie wiersze o ojcu. No to wiersze poświęcone mojemu tacie, świętej pamięci już, Witowi Gruszce. No cóż, tak jest z naszymi bliskimi, że nie umierają nigdy. Tej żałoby się jakoś nie da odrzucić. Ta żałoba trwa po wszystkie dni. Teraz spotkanie jest w wyjątkowym dniu, bo jest właściwie w Wielkim Tygodniu, w Wielki Wtorek. I tak mi się wydawało, że bardzo odpowiednie będzie przeczytanie właśnie wierszy poświęconych umieraniu mojego ojca, umieraniu, odchodzeniu. No i tego, jak to oswoić, jak to przyswoić, jak z tym żyć. Wszyscy musimy się pogodzić, bo to jest natura rzeczy, tak jak wiosna, lato, jesień, zima i ten cykl się zamyka, tak samo z życiem jest. No właśnie, niby jest ten cykl, a jednocześnie zawsze się temu dziwimy, dopóki żyjemy, to jest w nas zdziwienie, ale właściwie to i dobrze, bo tylko dzięki zdziwieniu mamy napęd do życia, tylko wtedy chce nam się żyć. Między innymi była promowana tu książka Tacy Kruchutcy, to jest najnowsze dzieło. No tak, to książka wydana w grudniu zeszłego roku, była dołączona do dwumiesięcznika Topos wychodzącego w Sopocie. Tytuł wziął się z mojego wiersza, bo tak zwykle robię, że tytuły moich kolejnych tomików biorę z wierszy znajdujących się już we wcześniejszych tomikach albo z takich, które gdzieś tam mam w swoich dokumentach, w archiwum. To był prawie taki wierszyk, krótki. Tacy kruchutcy tylko na dwóch nogach, postawieni na chwilę, żeby potem przeleżeć całą wieczność. I zamyka się pewien cykl z tomiku na tomik.
No tak, to znaczy zamyka się. Jest to rzeczywiście takie przepływające życie. W tomikach jest to, czym człowiek żyje. Ja tak przynajmniej mam, że nie mam jakichś takich wymyślonych, wyabstrahowanych z mojego życia tematów. To jest moje życie. Mam sentyment do kolei. I był taki wiersz Sleeping. No tak, to wiersz Fado z tomiku z Wyboru, który ukazał się w zeszłym roku, Samo Święto. Wydaje mi się, że pociąg to jest takie bardzo intymne miejsce, dlatego, bo człowiek może podróżować we dwoje, na przykład w sleepingu, ale też z tym swoim podróżowaniem przez czas, przez świat, przez krajobrazy, przez okoliczności miejsc, przyrody. Dla mnie to jest zawsze wielka tajemnica i magia tego pociągu. Ja napisałam taki tomik Podróż drugą klasą kiedyś. I tam jest sporo wierszy o podróżowaniu właśnie pociągami. No wydaje mi się, że to jest fenomenalne takie narzędzie przemieszczania się. Tam z namaszczeniem celebrujemy czas. Kiedyś napisałam taki wiersz w Charkowie, bo w Charków rosyjskie koleje, to zupełnie inne pociągi, te przestawiane tory, wszyscy o tym mówią. No rzeczywiście tak jest. Wielkie takie kolubryny, które jadą, jakby pałace, jakby ogromne mieszkania nomadów, którzy przemieszczają. Przestrzenie duże są i dlatego... I dlatego muszą tak być przystosowane. Tam oczywiście są świetnie przystosowane te kabiny do mycia się. Można sobie zrobić prysznic w trakcie drogi. Toaleta można w momencie przekształcić w prysznic, ale też te herbaty, te samowary. Jak pamiętam podróż do Charkowa, to było coś niesamowitego. Wychodzę sobie na korytarz, a pan mówi, to proszę herbatę i daje mi herbatę posłodzoną w takich koszyczek metalowych. I ta herbata była posłodzona od razu dwoma łyżeczkami cukru, ale to była prawdziwa czaj, taka parzona. Przeżycia przeniosły się na książkę. No tak, i to była dawna dość książka, ale o podróżach i o pociągach ciągle mi się chce pisać. Jak mówię, jest w tym coś, za czym człowiek tęskni, bo z jednej strony w tym pociągu ma przez chwilę dom, takie swoje mieszkanko na kilka czy kilkanaście godzin, jeśli to jest podróż dłuższa, a z drugiej strony no jestem wędrowcą, to jest niesamowite. W samolocie to trwa błyskawicznie, nawet jeżeli trwa kilka dobrych godzin, to jest to inny genius locji, inaczej tam się przebywa, inaczej jest na okręcie też zupełnie, też są zupełnie zapachy inne, inny jest zapach, nawet dzisiaj nie mamy lokomotyw parowych, ale inaczej pachnie pociąg, inaczej samolot, a inaczej łódź. Wspominając te sprawy kolejowe, będzie coś nowego o kolei? No nie wiem, pan mnie teraz inspiruje. Nie planowałam, ale kto wie. Każdego dnia jest szansa na nowy wiersz. Myślę, że się spotkamy ponownie już z nowym tomikiem wierszy. No, chciałby pan, żebym pisała ekspresowo, ale wezmę to sobie do serca. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. I wzajemnie. Biblioteki. Książki stoją niewinnie, a tylu w nich zamknięto, nie dających się zamknąć w żadnej klatce świata. Kilka metrów nad chodnikiem. To nie biały papierek, ale motyl. Uspokój się. Trwa lato. Niech takie słońce świeci mi w dzień żalu, w dzień smutku, dzień utraty, może dzień odejścia. Niech nie znika nigdy jego promień młody, z mojej twarzy zmienionej, z zeszytu wyjętej kartki, na której kiedyś pisałam, co trzeba robić, żeby nie zapomnieć, że się żyje. Pora. Bóg zamieszkał w winnicach, w nadziei na wino, na krew świeżo przelaną, we wrześniowych zbiorach. Kiedy kręci się w głowie, że już rok przeminął, że owoce zebrane, że pić przyszła pora, zamiast patrzeć na słońce, cieszyć się, że spada w ziemię spulchnioną, jędrną, nieśpiącą z rozkoszy, idziemy spać zmęczeni, zapisani w zbiorach,
ręce, nogi, ramiona i osobno.